Dobrze mi poszło? Dobrze, że te kroki nie były zbyt skomplikowane, ale w ten sposób zwykłemu śmiertelnikowi trudno już by było zatańczyć. Odwiedzaliśmy już warsztaty taneczne. Teraz zobaczmy, co dzieje się na wokalnych. To jedne z najtrudniejszych warsztatów śpiewu. Tu dziewczęta uczą się jazzu. Jak widać, całkiem nieźle im to wychodzi. To są te ważne dźwięki improwizacji, które mają się pojawiać, z tych waszych, tak? Jeszcze go nie czuję. Jeśli nie wiesz, jak smakuje, sami poznasz, co to blues jest. Jedną z form warsztatów są także występy dla szerszej publiczności. Pierwszy raz występujemy w szpitalu, dlatego trochę się obawiamy, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. Czy myślicie, że ten śpiew pomoże tutaj tym małym dzieciakom? Na pewno sprawi im trochę radości, trochę przyjemności, bo uśmiech zawsze jest potrzebny w naszym życiu. Dlatego mamy nadzieję, że postaramy się, aby uśmiech na ich twarzach zagościł. I udało się. Małych pacjentów z oddziałów hematologii i endokrynologii udało się nawet wyciągnąć na parkiet. Jak Państwo widzieli, wszyscy uczestnicy warsztatów ciężko pracowali, łącznie z naszą reporterką, ale nie możemy zapominać, że ci wszyscy młodzi ludzie, którzy przyjechali do Kielca, przyjechało ich prawie 1000 osób, przyjechali tutaj na wakacje. Co zatem robią po godzinach? Ze mną ponownie zespół Arabeska z Leszna. Dziewczyny, powiedzcie, całe do południa, całe popołudnia spędzacie na próbach, na warsztatach i tak jest bez przerwy przez ten cały tydzień. A co robicie później, jak macie dzień wolny? Chodzimy po mieście, chodzimy do sklepów, często wchodzimy do kina. Czas spędzacie też z rówieśnikami, tutaj zawiązują się przyjaźnie na całe życie, ale czy nie czujecie w tym wszystkim jednak takiej nutki rywalizacji, bo przecież Kielecki Festiwal Harcerski to nie tylko warsztaty, nie tylko próby, ale przede wszystkim konkurs. No tak, ale myślę, że jest tak fajna atmosfera, że nawet nie czuć tej rywalizacji pomiędzy zespołami. Poznajmy nowych ludzi, robimy się z nimi, rozmawiamy. To jest taka nowa przygoda dla nas, nauka. Mi się jednak wydaje, że każdy gdzieś w sercu, w środku pragnie wygrać, pragnie znaleźć się na gali. No ale jednak to nie jest aż tak ważne, żeby przeszkadzało nam zawiązywanie kontaktów, czy spotykanie się właśnie z innymi grupami, z innymi zespołami. Ale mimo wszystko przed tymi występami trzeba się mocno skupić. Jest trema. Jak tą tremę da się pokonać? No ja na przykład sobie myślę, że taka szansa może się już nigdy nie powtórzyć i trzeba ją jak najlepiej wykorzystać, żeby mieć z tego satysfakcję i po prostu się cieszyć. A jakieś inne sposoby? Macie dziewczyny jakieś inne sposoby? Takie swoje, osobiste może na pokonanie tremy? Ja ćwiczę jogę. Skąd jesteście? Jesteśmy z Lipska nad Wisłą. Po raz który tutaj jesteście na festiwalu? Ja jestem po raz trzeci, dziewczyny to już raczej więcej razy. A dlaczego tutaj przyjeżdżasz? Czy podoba się tutaj wam, dlatego przyjeżdżacie? Tak, właśnie to jest bardzo ekstra po prostu i dlatego przyjeżdżamy. A to życie zachodu jest tu. Jesteście tutaj już kilka dni. Czy możecie mi powiedzieć, jakie macie wrażenia z tego festiwalu? Bardzo dobrze się bawimy i mamy
ogromną ochotę dalej się bawić. Warto tak pracować w wakacje? To znaczy ja myślę, że na pewno później przyjdą efekty tej ciężkiej pracy. Także opłaca się tu przyjechać, atmosfera jest naprawdę bardzo harcerska i dla nas jest to po prostu coś pięknego, ten cały festiwal. Tak ponuro, że aż przeraża mnie, ta rzęta za wysoko, a mnie samotnej źle. Ta rzęta za wysoko, a mnie samotnej źle, samotnej źle. Tym harcerz idzie z wolna, stokrotko witam cię. Kielecki Festiwal to nie tylko warsztaty, to nie tylko harcerska biała noc i spotkania towarzyskie, ale przede wszystkim konkurs. Uczestnicy festiwalu, soliści, zespoły walczą o złote, srebrne i brązowe jodły wręczane podczas największego koncertu galowego. A ja witam reżysera tegorocznej gali, pana Mariana Pysznika. Panie Marianie, bardzo trudno jest chyba w ciągu 2-3 dni z osobami, których pan tak naprawdę nie zna, nie pracował pan z nimi na scenie, złożyć 2-godzinny koncert. No oczywiście, jest to trudne. Ale ciekawe. Trudne dlatego, że tu ze wszystkich stron Polski przyjeżdżają zespoły, soliści, wokaliści, każdy ze swoim repertuarem. I każdy ma coś ciekawego. Każdy ma coś ciekawego, ale od sasa do lasa. I teraz połączyć to, to jest w zasadzie jedyny moment reżyserii, żeby to potem w koncercie troszeczkę falowało, żeby były spadki napięcia, jakieś wzloty, ale jest to ciekawe i koncert zawsze jest taki quod libet, czyli dla każdego coś miłego. I publiczność nigdy się nie nudzi na tych koncertach. No nie powinna, ale sądzę, że do tej pory się nie nudzi. A który to pana koncert galowy? Wstyd powiedzieć. 17. Czy pamięta pan jakąś przygodę, jakieś szczególne wydarzenie związane z koncertami galowymi? Z koncertem galowym, może jakiś jeden szczególny? Oczywiście. Było to parę lat temu. Tu mieliśmy takiego solisty, który był niesłychanie dynamiczny, temperament jak Wezuwiusz. I ja cały czas mu na próbach mówiłem, bliżej do przodu, do rampy, do widowni, żeby cię widzieli. A tam, jak pan wie, stenograf zawsze przesłania tę fosę tutaj białym płótnem. Nie wiadomo, kiedy się scena kończy. I jak on dostał reflektor, punktowiec w oczy, przypomniał sobie, że ma do przodu i buch, ten materiał zniknął w widowni. A czego pan się uczy od tych młodych ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj w czasie pracy nad galą? Uczy entuzjazmu, naprawdę. Dzięki temu jestem młody, czuję się jak młody Bóg dzięki tym młodym wykonawcom. Bardzo jest pięknie. Jestem prostą gala, uprzejmą i dniowu właśnie mi zazdrości, tak tańczę zieloności. Zaraz cały tańczy... Bardzo wysoki poziom, byłem naprawdę zaskoczony. Było bardzo dużo solistów, świetnie przygotowanych, bardzo trudne piosenki, które wymagały potem no naprawdę takiej już bardzo szczegółowej obróbki. Jest zawsze smuga cienia między nocą dniem, to coś niż o motylu była jego snem, kiedy ci nas ogarnia. Mógłbym tak wymienić 2-3 osoby, które na pewno kiedyś zaistnieją tak na scenach, nie tylko na festiwalu harcerskim, może i w Opolu nawet. Bardzo utalentowana młodzież. Mieliśmy duży problem z wyłonieniem tych osób najlepszych. W zeszłym roku było łatwiej, ponieważ poziom był bardzo zróżnicowany. W tym roku zespoły przyjechały bardzo dobrze przygotowane, zarówno pod względem technicznym, jak i pod względem kompozycyjnym. Wszystko było rewelacyjne, w ogóle amfiteatr jest piękny, warsztaty były rewelacyjne, dużo się tu nauczyliśmy. Na pewno, gdy przyjedziemy do naszego miasta, pokażemy innym naszym kolegom i koleżankom, że warto tu przyjeżdżać. Thank you.
Grand Prix 34. Harcerskiego Festiwalu Kultury.